Przyszła Kryska na Matyska. Znacie tą Skodzinkę, to jest nasz samochód testowy. Wszędzie sobie potestowaliśmy, jak naprawić to, jak zrobić to, jak jakieś kabelki połączyć i tak dalej, i tak dalej. Było kilka wideo na ten temat. Ale szczerze mówiąc, nie miałem ochoty, aby naprawiać tą Skodę dzisiaj. Mówię, włączę sobie telewizor, pooglądam sobie telewizor. Dlaczego nie? Kto bogatemu zabroni, nie? No ale to nie jest tak, jak było kiedyś. Włączyłeś telewizor, była jedynka. Dawno, dawno temu. Potem była dwójka. Wow, mamy dwa kanały. Fakt, że na obydwu było to samo gówno, no ale były dwa. Pilota nie było. Pilotem byłem ja. Ojciec mówi, weź przełącz. Tak latałem. Dobrze było małe mieszkanie, to od wersalki do telewizora nie było za daleko. Nieważne. Te czasy minęły. Teraz chcę sobie telewizor pooglądać. Włączam pilotem, bo pilota mam. I wyskakuje mi menu. Co ja mam z tym menu zrobić? Jakie menu? Ja bym chciał menu, to bym sobie poszedł do restauracji. Ja nie potrzebuję menu, ja chcę telewizor. I tam mi proponują, a może dieta taka, a może dieta ta, a może chcesz sobie ogródek przekopać? Ja mówię, nie, kurde, nie chcę sobie ogródka przekopać, chcę sobie obejrzeć telewizor. Muszę wybrać flagę, z jakiego kraju pochodzę. Za czym dojdę na P, bo Polska jest nisko w alfabecie, to mija pół godziny. Wyłączyłem to gówno i dzięki temu naprawiamy Skodę i wy macie coś z tego. Ot taka historia. I tak prawdę mówiąc, miałem sobie jeszcze tą Skodzinkę troszkę potestować, ale przyszła znajoma, jaka ładna Skodzinka, a weź mi ją sprzedaj. Ja mówię, no ale ona jest połatana, wiesz, to jest, samochód miał tutaj lekkie uderzenie z tyłu, to ona nie miała dużego wypadku, no a że pokażę ci. Bo kto zna tą Skodzinkę, to wie. Ona miała tutaj lekkie uderzenie, no ale mówię, całą tą wannę wymieniłem sobie, także to wszystko było porobione. No i przyszła. I mówi, że ją chce. Ja mówię, no dobra, no. No wiesz, no. W sumie, jak nie pamiętacie, ten samochód ma 80 tysięcy przejechane, 2009 rocznik. Fajne autko. Jak to Skodzinka, klimatyzacja, 5 drzwi i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no dobra, wiesz, no samochody poszły w górę, teraz powiedziałem jej cenę i to wcale nie taką małą. Ona mówi, no dobra, przyniosła, zaliczkę dała i muszę naprawiać. Także Skoda jest sprzedana, tylko trzeba ją zrobić. W ciągu paru dni musimy tutaj porządek robić. Także coś wam pokażę, może nie wiem, co wam w tej Skodzie pokazać. No lakierowania nie będę wam pokazał, bo to lakierowania to jest pełno. Może jak porobić jakieś dziwne przejścia albo coś w lakierze, w tym sposobem, w takich spartańskich warunkach, nie będziemy z tym do lakierni jechać, pieprzyć to. Robimy Skodę tutaj, bo to jest Skodzinka, tylko może pod namiotem ją pomalujemy, bo to jest białe, żeby za dużo śmieci na tym nie było widać. Tanie auto, szybkie auto, nie musimy z tego robić Rolls Royce'a. Bierzemy się za robotę. I jak powiedział, tak zrobił. Dzisiaj ci pokażę taką fajną rzecz, bardzo przydatną, co często będziesz używał u siebie na podwórku, jak będziesz sobie naprawiał samochód. A mianowicie, jak zrobić tutaj ten rancik. 99% samochodów ma tutaj rancik. Nie patrz tutaj na to wszystko, co tutaj się odbywa, bo tu był Armagedon. To był nasz samochód testowy, pamiętasz, nie? Oglądaliśmy na YouTubie i robiliśmy na YouTubie, jak się szpachluje, jakie szpachle używać, czy rdza bierze, czy nie bierze i tak dalej, i tak dalej. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Robimy przejście. Jak to robimy? Przede wszystkim musimy sobie odmierzyć tutaj równą kreskę. To jest po pierwsze. Czyli bierzemy sobie, idziemy do pokoju dziecinnego, tam gdzie dzieci mają swoje rzeczy, bierzemy im taki cyrkiel. Ale ja takiego nie używam. Ja mam taki, to się muszę pochwalić. Zobacz. Zabytkowy z lat 30. I to cały czas działa. Bo jak coś jest dobre, to trzeba powiedzieć. I tym właśnie cyrklem sobie odmierzamy w miejscu, gdzie jest prawidłowy rozmiar. Odmierzamy sobie i sobie rysujemy po całej długości. Rysujemy sobie po całej długości. Następnym etapem pracy jest taśma klejąca. Z tym, że nie taka zwykła taśma klejąca ze sklepu budowlanego. Nie. Nie rób tego błędu. To jest taśma klejąca specjalna, samochodowa. To jest z firmy akurat... Nie wiem, czy będziesz widział.
Blue Car. Bardzo dobra firma. Ja dokupuję u kolegi w Witnicy. Sklep taki z lakierami. Przy okazji pozdrawiam kolegę Mariana. Dlaczego taka taśma, a nie taka zwykła? Ponieważ, tak pokażę Ci próbne, zobacz, taka taśma, jak sobie ją lekko naciągniesz, to możesz ją sobie fajnie naginać, widzisz? A widzisz, o normalną taśmę, to ona by Cię tutaj marszczyła. Ta nie ma, ta się naciąga. Widzisz, dzięki temu możesz sobie fajnie przykleić. Po drugie, jak będziesz lakierował, to taka taśma, ona tam nie, farba nie wchodzi pod spód, jak takich normalnych do malowania ścian. Także to nie jest zwykła taśma, pamiętajcie. Cena jest taka sama, ale w sklepie samochodowym. I teraz po tej naszej linii, co mamy, sobie po prostu oklejamy. Tak, widzisz, lekko naciągamy. Taśma wtedy się robi taka mała łódeczka i sobie jedziemy po tej naszej linii. Wyciągamy troszkę więcej taśmy, żebyśmy mieli możliwość manewru. I sobie jedziemy po całości. I mamy piękną kreseczkę. Ja już widzę, tu są jakieś gniotki, jakieś coś, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Także to jest nasz pierwszy etap. Kolejny etap pracy, szpachlowanko. I teraz tak, tam jak byłeś u córki syna w pokoju, tam gdzie cyrkiel leżał, to tam jeszcze będzie leżeć taki blok do rysowania. Jak nie wiesz gdzie, to spytaj żonę, ona będzie wiedziała. Po co taki blok? A po to, żeby sobie życie ułatwić. Rękawice, bo to ciężko szpachtel wyczyścić. Nie, ze względów PHP jakiś tam, wiecie co. To jak ja widzę te wszystkie filmy, co tam, jakie okulary, jakie co, żeby zwykłe, kurde, śrubkę odkręcić. Kurde, czasem ludzie tak przesadzają. No dobra, trzeba się zabezpieczać, ale no, kurde. Nie musi wcale nam odwalać przy tym, nie? Jest jeszcze jakaś moja mała szpachelka. Chociaż to duża wejdzie, nie wejdzie. Ajajajajaj. Iś. Nie wiem, gdzie jest. Trzeba się przejść. Szpachelki nie nowe, wyczyszczone. Ja tu nie robię show. Ma być tanio. Poprac sobie szpachelki, wyczyście i będą działać długo. Tyle szpachli. I teraz, proszę Pana, a ile gruntu dajemy? A proszę Pana, znaczy utwardzacza. A proszę Pana, na oko. Jak na oko? No na oko, no. Dasz dużo, to nie to, że będzie dużo szybciej schło, tylko będzie miała szpachtel inne działanie, będzie bardziej siadać, zależy od szpachli, będą jakieś dziurki robiły i tak dalej, mniej więcej, zobacz, tyle szpachli, tyle utwardzacza, mieszamy. Jak ja mieszam? Zobacz, biorę sobie górkę, biorę sobie szpachtel tak i kręcę w kółko. Bardzo dobry sposób na mieszanie szpachli. Sam to odkryłem, także sprzedaję Ci to dzisiaj za darmo. Zobacz, parę ruchów, wymieszane. Dosłownie, parę ruchów i wymieszane. Raz, dwa razy przełożyć. A, to jest bardzo ważna sprawa, czas mieszania szpachli. Dlaczego? Bo ona, jak już dotknął do niej utwardzacz, ona ma już czas reakcji. I czym szybciej tu teraz wymieszam, tym więcej czasu będę miał na obróbkę mojego samochodu. Tak to jest. I teraz następnym etapem pracy jest nałożenie tej szpachli. Słuchaj, samochód zawsze ma takie jakieś zaokrąglenia. Dlatego szpachtel też się wygina. Dlatego widzisz, jak fachowiec szpachluje, to sobie zazwyczaj chwyta tak, bo może sobie ją regulować nagięcia tej szpachli. I teraz tak, jedziemy wyżej, gdzie mamy dobrą powierzchnię, aby tu sobie nam to wszystko wyrównać. Tutaj troszeczkę tak, jakbyśmy w powietrzu lecieli. I lecimy z koksem. Najpierw sobie to nałożę i potem lekkie wygięcie i lecimy. Sak. Raz, drugi przejechać. Tutaj też mamy coś. Nie staramy się
aby to było perfekcyjnie teraz. Nie jesteś w stanie za pierwszym razem perfekcyjnie poszpachlować. Postaraj się wyprowadzić formę. Tylko formę wyprowadzić. Mamy tutaj na tych testach nacudowaliśmy, teraz mam 3 razy więcej roboty. Mogę sobie tą starą szpachtel bardziej przeszlifować przed tą pracą. Bym sobie ułatwił. Ale to wszystko robimy cele pokazowe. Ta szpachtel, co była wcześniej na tym, to na pewno ta, co tu jest, to ona na pewno już nam nie siądzie, bo ona tutaj rok jest. Także, ale pod dachem, także nie siąkała wody ani nic, jest dobrze. Co teraz mamy? Zobaczcie. Namazałem tutaj te szpachli. I teraz dzięki temu, że mieliśmy ten nasz papierek, popatrz, jak ja to odrywam, patrz co jest. Patrz, taka ładna kreseczka nam od razu wychodzi. Jedziemy z papierkiem nie w dół, bardziej na prosto. Pamiętaj, żeby ta linia była fajnie wyprowadzona. Zobacz. Cak. I mamy naszą pierwszą linię. Pamiętaj, od razu urwij sobie taśmę. Nie czekaj, ponieważ potem byś ukruszył. Także musi być na mokrą szpachtel oderwana taśma. Teraz czekamy 10-15 minut, aż nam to wyschnie. Jeżeli ktoś ma, używa lampy. Jeżeli nie, temperatura 20-30 stopni, mamy lato, 10-15 minut to musi wyschnąć. W międzyczasie wyczyszczę sobie moje szpachelki. Jak ja to robię? Szmatka, rozpuszczalnik, zmywam, 5 sekund, szpachelka umyta. A dlaczego blok rysunkowy dziecku zabrałem? Ponieważ odrywam teraz sobie karteczkę. Kosztuje mnie parę groszy dosłownie, wyrzucam do śmieci, nic nie muszę myć i mam następną powierzchnię do pracy, prawie za darmo. Szpachtel nam już wyschła, trwało to około 15 minut. Następnie zakładamy maseczkę. Ja taką zwykłą, wiecie co, mieliśmy pandemię, także każdy masek ma od groma. W Niemczech było bardziej to rygorystyczne niż w Polsce, także ja mam maski FFP2, te porządne. Mam tego od groma, bo jak wiecie, to żona jest moja po przeszczepie serca. Leżała ponad 2 lata w szpitalu. Ja ją chcąc odwiedzać, musiałem kupować codziennie nowe takie maski, także na setki tego mam. Są tego plusy. Także zakładamy maskę. Najpierw zetrzemy sobie te takie farfocle, tylko nic więcej. Papier 80 na paczce. Mówię, tylko końcówka tutaj. Więcej nas nie obchodzi. Dmuchniemy sobie w to. I znowu idzie w grę. Jak znajdę. Kurde, mi się rymło. Taśma klejąca. I teraz przyklejamy ją na górę. Tylko z tym, że nie przyklejamy tej taśmy dokładnie na tą naszą kreseczkę. Tylko dosłownie milimetr wyżej, żeby tutaj było troszkę szpachli widać. A dlaczego? Jeżeli byś przykleił na równo, to pomiędzy tutaj miałbyś mikronową szparkę. I ściągając potem tą taśmę, pomiędzy tą a tą szpachlą miałbyś po prostu mikronową szparkę i musiałbyś jeszcze raz szpachlować. Także aby zaoszczędzić jeden etap pracy, troszeczkę wyżej taśmy dajemy. Tak, żebym szpachtel widział. Ciężko mi jest Ci to pokazać na kamerze, ale Polak ma wyobraźnię. Proszę to z bliska obejrzeć, o co mi chodziło. Widzisz? Wystaje tutaj troszeczkę, milimetr dosłownie szpachli. To jest to.
Teraz sobie rozrobię szpachtel i jadę dół. Szpacheleczka rozrobiona i po prostu jedziemy sobie dół. I teraz dotykamy już do tego, do góry. I zobacz, jak to ładnie wychodzi. Oczywiście to jest szpachlowane raz. Za pierwszym razem nie poszpachlujesz dobrze. Bo taka jest prawda. Musisz powtórzyć to drugi raz. Tu chodzi tylko o pokazanie techniki, jak to zrobić. Nie o piękność wykonania w tym przypadku, bo ja ci nie będę pokazywał, że to dwa razy szpachluję, bo na to czasu nie mam takiej pierdoły. Ale pytaliście mnie się kiedyś było takie pytanie. I pamiętajcie, jak szpachlujecie, to nie naciskamy tego mocno, tą naszą szpachelkę. Delikatniutko, ona ma sobie płynąć. A trochę słabo wyczyszczona to ma. Szpachtel była. Packa, czy zwał, jak zwał. Nie przyłożyłem się. A nieważne. Tu chodzi o wyprowadzenie linii. Pierwszy raz. I teraz czekam 15 minut. Mam taki zegarek. Start, stop. Przyklejam sobie i mogę się w międzyczasie na magnesik zająć czymś innym, a to mi schnie. Idę sobie umyć porządnie moje packi, szpachelki, czy jak to zwał. Kolejna kartka do wyrzucenia. I spadam. Bym sobie poszedł, a zapomniałbym o czymś. Oczywiście taśmę zrywamy. Zrywamy sobie taśmę. I zobaczcie, już mamy linię wyprowadzoną. Widzisz, jak to ładnie wygląda? Już mamy naszą linię wyprowadzoną. Zaraz sobie to przeszlifuję. Jedziemy następną. Kurde, dotkłem. Sierota, no właśnie. Nieważne. To i tak musi być drugi raz szpachlowane. Tak to jest, no, jak się chce film nakręcić, no. I się chce wytłumaczyć i trzeba rękami machać przy tym. Także poczekamy, wyschnie. Jeszcze 13 minut. Położymy drugą warstwę, znowu papierek, znowu to, tamto. Także ta taśma będzie jeszcze z 2-3 razy przyklejana tutaj. Idę na kawę. 15 minutek minęło. Znowu zakładamy maseczkę. Nie wdychamy szpachli. Mówię, rękawice i tak dalej, jak tam sobie chcecie, ale szpachli nie wdychamy. Straszne dziadostwo. No i znowu. Szlifowanko. Tak tylko, żeby gładkie było. I kolejny etap pracy. Taśma. I znowu to samo. Powtórka. Ktoś powie, panie, ale to długo trwa. Nie trwa to długo, bo nałożenie szpachli, przyklejenie taśmy, to jest takie zeszlifowane wstępnie, to jest 5 minut. A w międzyczasie, jak tutaj mi schnie, idę robić sobie coś innego, pożytecznego. Na przykład kawę, nie? Albo obrabiam sobie drugą stronę, czy obrabiam sobie supek, czy cokolwiek. Czy sprzątam, czy myję, czy cokolwiek, nie? Milion różnych zajęć. Także kolejny etap pracy. Widzimy się za chwilkę. Poszpachlowane. Zobacz, znowu sobie przykleiłem folię. I jak szlifuję teraz, oczywiście maseczka. To używam dodatkowo jeszcze pudru kontrolnego. Ja używam firmy APP, bo jest dobre. Nie używam sprayu. Puder jest 100 razy lepszy. Jeżeli ktoś myśli inaczej, niech mi pisze w komentarzach. Niektórzy uważają jakiegoś matowego lakieru czy coś. Słuchajcie, musielibyście wszystko dokładnie zamalować. Zobacz, puder, sekunda, ja już mogę szlifować. Psikniecie czymś w aerozolu, musi to wam wyschnąć. Nie wejdzie to we wszystkie te mikropory, a puder tak. Puder jest lepszy.
wierzcie mi. I takie coś, ani wam dysza nie wyschnie, tak jak w szpleju, ani nic. Leży sobie to na półce parę lat, nic się z tym nie dzieje. I teraz szlifujemy już sobie drobniejszym papierkiem. Ja używam do tego maszynki, to jest P80. Bez przekładki. I zobacz, dzięki pudrowi teraz. Widzę, gdzie jeszcze mam do wyszlifowania, ale my się tym nie będziemy zajmować. My robimy dzisiaj tylko to. Taśmę sobie zostawiam. I to ja teraz czuję takie mikro fale. Ja to wyczuwam pod ręką, dlatego mówię, potem sobie wezmę jeszcze tylko drobniejszym papierkiem i przejadę po całości ręcznie. Ale ty już zobacz, o co chodzi. Popatrz. Widział? I teraz kolejny etap znowu na górę, na dół i mamy coraz lepszą linię. Kolejne szlifowanko i teraz już będzie chyba ostatnie. Znowu po kreseczce papierek, teraz już daję równiutko na kreseczkę, jak już mam ostatni etap pracy, równiutko na kreseczkę. Tak, dotąd dalej się nie będziemy bawić, tu chodzi o pokazanie. Potem znowu idzie puder kontrolny. I teraz jest problem, bo Sylwek nie ma papierów ściernych, bo się skończyły. A trzeba jakimś drobniejszym przejechać. 80 za dużo, idziemy popaść. Zawsze miałem rezerwę papieru. Byłem teraz w Polsce, miałem sobie kupić. Bo w Polsce papiery ścierne są 4 razy tańsze. I nie kupiłem. Taki zajęty byłem. Balkon budowałem. Może wam pokażę, jak to wychodzi. Nieważne, wracamy tu. Wyszlifowane, chociaż ja widzę tu jeszcze jakaś kropka jest, została mi, nieważne. Papierek drobny to jest 320. Zobacz, ściągam znowu puder i przy okazji widzę, gdzie jeszcze, a widzisz, to było niedokładnie, co mówiłem, i jadę sobie znowu do kancika. Jadę sobie znowu do kancika, do naszego papierka pod całości. I zrywając potem tą naszą taśmę, zobaczcie, żyletka dosłownie. Oczywiście to nie będzie taka żyletka, bo to nie będzie tak ostre, bo samochód nie ma tego tak ostro, rzadko który, żądam jakiś taki ten, ale tak czy owak. I wtedy leciutko zaokrąglamy i mamy perfekcyjnie, na 100% perfekcyjnie wykonany kancik. Ot taka ciekawostka. Tyle ode mnie. Dzięki wam serdeczne. Ja idę, muszę sobie papiery ścierne kupić, bo nie mogę dalej tego prowadzić. Podobało się. Daj tam, co tam chcesz. Kawę możesz mi postawić. O, za ten upał, co tu musiałem siedzieć. Tam masz do kawy link w opisie na dole. Masz pytania? Pisz w komentarzach. Robisz to jakoś inaczej? Opisz mi. Prześlij linka do filmu. Z chęcią obejrzę. Ja się z chęcią uczę. Dzięki za te wasze komentarze, za te dobre, za te złe i tak dalej. Ode mnie to wszystko. Widzimy się kiedyś tam. Nara. Cześć!